Sylwia Lisewska, proszę rozwiń zdanie Hańcza Suwałki to. Hańcza Suwałki to przede wszystkim Hańcza to jest rzeka, która płynie przez Suwałki, a Hańcza Suwałki, no można powiedzieć, że to był mój pierwszy klub, w którym grałam w piłkę ręczną. No właśnie, jak tam trafiłaś w ogóle, skąd pomysł na piłkę ręczną? Że tak powiem, jak byłam młoda i uczyłam się jeszcze tam podstawówka, gimnazjum, to łapałam się wszelkiego rodzaju sportów. Były to lekkoatletyka, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, wszystko po kolei. No i powiedzmy, że zapisałam się gdzieś tam na sekcję piłki ręcznej w szkole. Prowadził to trener, który był z innej szkoły. No i... A przypomnij mi jego nazwisko, kto to był? Tomasz Lebioda, to był mój pierwszy trener, aczkolwiek pierwszym trenerem był pan Burzycki, to był taki pierwszy trener, który w szkole, w podstawówce gdzieś mnie wyhaczył, a później właśnie przeszłam do pana Tomka Lebiody i tam pod jego gdzieś tam skrzydłami rozwijałam się w piłce ręcznej. A właśnie, czy od razu zaczynałaś od pozycji rozgrywającej, czy może jakaś była inna? Nie, chyba od początku byłam przeznaczona do lewej pozycji i do rzucania bramek z daleka. Po Hańczy grałaś w klubach z Piotrkowa, Koszalina i teraz w Elblągu. Tak ci jest dobrze w Polsce, że na przykład nie ciągnie, nie myślisz, żeby zagrać za granicą? Niejednokrotnie pojawiały się gdzieś jakieś wizje, pomysły wyjazdu za granicę. Niestety gdzieś tam tą moją karierę przeplatały co jakiś czas poważniejsze urazy i te pomysły trzeba było gdzieś odkładać na troszkę później. I tak wyszło, że w końcu nigdzie nie wyjechałam. A jak sobie radzisz ze stresem, bo to jakby nieraz no, towarzyszy życiu sportowca taki stan emocjonalny? Myślę, że po prostu już jestem do niego jakoś przyzwyczajona i zdaję sobie z tego sprawę, że będzie mi towarzyszył jak nie co tydzień, to co 3 dni gdzieś i myślę, że to jest po prostu taka kwestia oswojenia się z tym, że taki stan rzeczy istnieje i człowiek się troszkę musi stresować i myślę, że po prostu na takiej zasadzie jestem do tego przyzwyczajona. Pytam też nie bez przyczyny, bo jak sprawdziłem statystyki ubiegłego sezonu, to na przykład w przypadku rzutów karnych na 110 właśnie rzutów 96 wykorzystałaś, czyli bardzo duży współczynnik. Jaki jest twój sposób właśnie w takich przypadkach na bramkarki, no i właśnie poradzenie sobie ze stresem? Kurczę, to nawet nie wiedziałam, że ktoś prowadził takie statystyki, że tyle tych karnych było. No, trenuje się to gdzieś na treningu, tak? Jestem do tego wyznaczona, więc zdaję sobie z tego sprawę, że karny w meczu wiąże się z tym, że idę go wykonać i tak jak mówię, to są treningi, praca, świadomość tego, że trzeba to wykonywać i być skutecznym i myślę, że to jest jakiś taki główny czynnik. A czy lubisz poznawać nowych ludzi, czy wolisz takie wypróbowane wąskie grono, nie wiem, przyjaciół, znajomych? Raczej myślę, że jestem gdzieś tam w wąskim gronie zamknięta, może jestem trochę typem jakiegoś, nie chciałam powiedzieć samotnika, ale gdzieś tam samotność nie przeszkadza mi w ogóle w życiu, aczkolwiek lubię poznawać nowych ludzi, nowe doświadczenia, nowe przygody, odwiedzać jakieś nowe miejsca, ale moi znajomi się śmieją, że muszę się na to dobrze nastroić psychicznie i tak może wszystko lubię mieć bardziej zaplanowane i ułożone niż coś tak znienacka. Właśnie, a jak organizujesz jakieś takie, nie wiem, przyjęcie, prywatne, to zaczynasz od listy gości, czy właśnie od menu, czy jakichś takich wykwintnych napojów? Myślę, że raczej zaczynam od listy gości, a później się wszyscy śmieją, że dyryguję i mówię, ty przynosisz to, ty to, ty to, a ja generalnie nie robię nic. A jak się zdarzy wolna chwila od kariery, nie musisz tam, raczej bardziej od meczu, od wyjazdu, od prezentacji, to z czym w wolnych chwilach się zajmujesz, czym się, nie wiem, pasjonujesz? Ostatnio polubiłam wyjazdy, jakieś wycieczki, wakacje. Tych wolnych chwil nie mamy dużo, więc jeżeli jest okazja troszkę odpocząć, to lubię pojechać też do domu, do rodziny. Myślę, że dość rodzinna mimo wszystko jestem i jak mam troszkę więcej wolnego czasu, to lubię pojechać do domu, poodwiedzać naprawdę rodzinę. A jeżeli chodzi na przykład o wakacje, to odpocząć naprawdę, wygrzać się na słoneczku gdzieś, to jest takie... coś, co lubię najbardziej. A w tym roku właśnie, jakie to było miejsce? W tym roku byłam w Turcji. W ogóle tamten rok miałam taki dość objazdowy, że tak powiem, bo i do Francji wybrałam się na Euro. Zahaczałam troszkę lazurowe wybrzeże, troszkę odpoczęłam. W wakacje teraz byłam w Turcji, więc gdzieś tam troszkę udało się podróżować w tym roku. A czy już wiesz, co będziesz robiła po zakończeniu kariery? Czy to jest jeszcze taki odległy dla ciebie czas, że po prostu się tym nie przejmujesz? No nie mogę powiedzieć, że tak nie przejmuję się tym do końca, bo gdzieś tam widmo zakończenia kariery zbliża się nieuchronnie. Wiadomo, że nie można grać przez całe życie. Pojawiały się jakieś pomysły w głowie, gorzej z ich realizacją i jakimś takim planem przystąpienia do tych pomysłów, więc na razie skupiam się na piłce ręcznej. Chciałam jeszcze pograć jak najdłużej, ale no, jakieś tam różne pomysły się pojawiają w głowie, dziwne. A te najczęściej pojawiające się? No wszystko jest gdzieś tam dalej związane ze sportem, bo ostatnio miałam taką wizję, że chciałam uczestniczyć w jakichś rajdach samochodowych i mówię, tutaj nie musiała mieć aż takiej może kondycji fizycznej, jak potrzebna jest do piłki ręcznej i można było może się przesiąść do samochodu i jeszcze gdzieś tą adrenalinę mieć na co dzień. Przed Wami mundial, czy Mistrzostwa Świata w Niemczech. Dla Ciebie to będzie chyba taka pierwsza, tak? Taka poważna impreza. Z kadrą narodową seniorek na pewno tak, bo na młodzieżówce byłam tam na mistrzostwach, ale z kadrą narodową seniorek to będzie taka, czyli będzie, o ile będę w ogóle w kadrze, to na pewno będzie to moja pierwsza impreza. Już myślałaś, jak te mecze mogą się w grupie potoczyć, o tych rywalach, bo dość silni się staną przeciwko Wam? No, grupa jest wyjątkowo silna, ale to jest fajne, nowe wyzwania, tak? No, zmierzyć się z kimś naprawdę mocnym i myślę, że to, że nie jesteśmy jakimś tam faworytem czy coś takiego, to tylko nam może pomóc, bo wyjdziemy, chciałam powiedzieć bez presji, a na pewno tak nie będzie, że bez presji, no bo są Mistrzostwa Świata, tu się chyba nie da wyjść bez presji, ale z racji tego, że przeciwnik będzie taki mocny, to myślę, że nie mamy żadnych jakichś tam powodów do wielkich obaw, po prostu nam wyjść i zagrać swoje. Dziękuję bardzo. Dziękuję.